Centrum Mebli Vox przy ulicy Przemysłowej w Kutnie to znany i chętnie odwiedzany salon meblowy. Na powierzchni 1000 m² oferujemy bogate kolekcje mebli klasycznych i nowoczesnych. Prezentujemy efektowne aranżacje jadalni, sypialni, mebli pokojowych oraz młodzieżowych. Polecamy meble tapicerowane najlepszych producentów w Polsce. Możliwość zakupu mebli na raty oraz transport i montaż. Salon Mebli Vox, ulica Przemysłowa 11/13, od poniedziałku do piątku od godziny 10 do 18 oraz w sobotę od 10 do 14. Zapraszamy! Salon sprzedaży Fachowiec znajduje się w Kutnie przy ulicy 29 listopada 51. Posiadamy największy wybór podłóg laminowanych, winylowych, drewnianych i materiałów wykończeniowych. Oferujemy szeroką gamę drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. Znajdziecie u nas Państwo karnisze, rolety, moskitiery oraz parapety, systemy tarasowe i materiały elewacyjne. Świadczymy kompleksowe usługi, profesjonalny pomiar i montaż. Dysponujemy własnym transportem. Prowadzimy sprzedaż ratalną. Salon Fachowiec zaprasza od poniedziałku do piątku od 8 do 17 oraz w sobotę od 8 do 13. Dzień dobry, Anna Królak. Dziś mamy 6 dzień sierpnia. Imieniny obchodzą Jakub i Oktawian. Zapraszam Państwa na wiadomości dnia. Nieprzestrzeganie przepisów, zmęczenie wynikające z przekroczenia dozwolonego czasu pracy kierowcy, nadmierna prędkość i zły stan techniczny pojazdu to główne przyczyny wypadków z udziałem samochodów ciężarowych. Policjanci ruchu drogowego prowadzą działania kontrolno-prewencyjne pod tytułem TIR. Policjanci ruchu drogowego prowadzą wzmożone działania kontrolno-prewencyjne ukierunkowane na bezpieczeństwo na drogach w okresie wakacyjnych wyjazdów. Funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na przestrzeganie zasad bezpiecznej jazdy przez kierujących pojazdami ciężarowymi. Zdarzenia drogowe z udziałem samochodów ciężarowych należą niezmiennie do najtragiczniejszych w skutkach. Nieprzestrzeganie przepisów, zmęczenie wynikające z przekroczenia dozwolonego czasu pracy kierowcy, nadmierna prędkość i zły stan techniczny pojazdu to główne przyczyny wypadków. Funkcjonariusze zwracać będą również szczególną uwagę na wyprzedzanie przez samochody ciężarowe w miejscach niedozwolonych oraz blokowanie lewego pasa i wynikające z tego utrudnianie ruchu innym uczestnikom. Dla wiadomości dnia, Anna Królak. Dla klientów, którzy są zainteresowani wysokością przyszłej emerytury, sposobem jej obliczania oraz możliwościami jej podwyższenia, Kutnowski Inspektorat ZUS zaprasza w najbliższą środę na konsultację. Jeśli dostałeś list z ZUS-u z prognozą Twojej przyszłej emerytury, nie jesteś z niej zadowolony i chciałbyś wiedzieć, jak została wyliczona oraz co zrobić, żeby Twoja emerytura była wyższa, skontaktuj się z konsultantem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Powie Ci, od czego zależy wysokość emerytury i co zrobić, by była wyższa. Już w najbliższą środę Kutnowski Inspektorat ZUS zaprasza w godzinach od 10 do 12 na dyżur telefoniczny z ekspertem z zakresu emerytur i rent, który będzie oczekiwał na pytania osób zainteresowanych swoją przyszłą emeryturą pod numerem telefonu 24 254 54 01. Zakład Ubezpieczeń Społecznych kończy wysyłkę listów do ponad 2 milionów mieszkańców województwa łódzkiego. W całym kraju przesyłki zostały wysłane do 19 milionów Polaków, którzy mają na koncie emerytalnym w ZUS zapisany choćby 1 grosz. Obok informacji o stanie składek na koncie emerytalnym w piśmie można znaleźć też informacje o prognozowanej wysokości emerytury. Kwota ta może być niższa od podawanej w ubiegłym roku. Powodem zmiany wysokości jest obniżenie wieku emerytalnego, a co za tym idzie, także sposobu obliczenia wysokości prognozowanego świadczenia. Jeśli chcesz wiedzieć, co ma wpływ na wysokość Twojej emerytury, co uwzględnia się przy obliczaniu prognozowanego świadczenia, a jakie zmienne nie są brane pod uwagę, 8 sierpnia zadzwoń pod numer telefonu 24 254 5401 w godzinach od 10 do 12. Dla wiadomości dnia, Paweł Albiniak. Strażacy z powiatu kutnowskiego podsumowali swoją pracę w pierwszym półroczu.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie podsumowała swoją pracę za pierwsze półrocze 2018 roku oraz miesiąc lipiec. W okresie od stycznia do czerwca strażacy interweniowali 634 razy. Wśród wszystkich zagrożeń odnotowano 198 pożarów, 391 miejscowych zagrożeń, 17 ofiar śmiertelnych oraz 130 osób rannych. Minęło pół roku i wygląda to tak sytuacja, że mamy ogólnie 634 zdarzenia. Jeżeli chodzi o pożary, to odnotowaliśmy do tej pory 198. Tragiczniejsze dane, czyli ofiary śmiertelne w tym roku, jest to liczba 17. Jeżeli chodzi o osoby ranne, w tym roku więcej, 130. Na tle zdarzeń z 2017 roku ubiegłe półrocze wypada porównywalnie. Pierwszy miesiąc wakacyjny za nami. Okazał się on również pracowity dla strażaków. Wyjeżdżali do pożarów 38 razy, do miejscowych zagrożeń 99, wypadków komunikacyjnych 19, w tym 2 razy do zdarzeń tragicznych. Chciałbym przybliżyć teraz takie dane liczbowe za miesiąc lipiec. Jeżeli chodzi o pożary, to odnotowaliśmy 38 pożarów, a miejscowych zagrożeń było 99. Jeżeli chodzi o miejscowe zagrożenia, to w komunikacji drogowej 19 takich zdarzeń. Najbardziej niepokojąca jest jednak liczba fałszywych alarmów, która wynosi 14. Dla Wiadomości Dnia, Michalina Dąbrowska. August III Sas w minioną sobotę przybył do Kutna. Z tej okazji przygotowano szereg atrakcji i dla króla, i dla mieszkańców. Za nami kolejna edycja Festynu Saskiego. Król August III odwiedził nasze miasto. Ten szczególny dzień rozpoczął się paradą na jednej z głównych ulic Kutna. Na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego uroczyście powitano króla i odtańczono znanego wszystkim, a szczególnie maturzystom, poloneza. W obozie rozbitym nieopodal Muzeum Regionalnego w Kutnie, które było organizatorem przedsięwzięcia, kutnianie mogli podziwiać XVIII-wieczną modę oraz broń pochodzącą z tamtej epoki. Ponadto była okazja nauczyć się tradycyjnego tańca barokowego. Zwieńczeniem wieczoru był spektakl muzyczno-baletowy z pokazem kutnowskiej grupy tańca dawnego oraz zespołu tańca dawnego Corona Florum i zespołu Amadeus Trio, zatytułowany Król Tańczy. Dla Wiadomości Dnia, Paweł Albiniak. Koncert arii i pieśni z polskiego i światowego repertuaru muzyki klasycznej. Za nami kolejne wydarzenie 9. Letniego Festiwalu Muzycznego. Za nami drugi tydzień 9. Letniego Festiwalu Muzycznego. W niedzielę 5 sierpnia mieszkańcy mogli wziąć udział w artystycznej oprawie mszy świętej oraz koncercie kameralnym Śpiewamy Tobie Panie. Pierwszy koncert uczestników 10. jubileuszowych międzynarodowych mistrzowskich warsztatów wokalnych zaprezentowany został w kościele pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Był to koncert arii i pieśni z polskiego i światowego repertuaru muzyki klasycznej. Koncert prowadziła dyrektor festiwalu, profesor Anna Jeremus-Lewandowska. Thank you.
Dla Wiadomości Dnia Anna Królak. Od kilku miesięcy trwają prace remontowe przy ulicy Wygoda. Do użytku została oddana ścieżka rowerowa. Od kilku miesięcy trwały prace modernizacyjne na ulicy Wygoda. Dotyczyły one budowy chodnika, ścieżki rowerowej oraz poszerzenia jezdni. Urząd Miasta na tę inwestycję przeznaczył 600 tysięcy złotych. Inwestycja zaczyna się od skrzyżowania ulic Narutowicza, a kończy przy ulicy Cmentarnej. Prace budowlane zbliżają się ku końcowi. Są już chodniki, została położona nawierzchnia asfaltowa na ścieżce rowerowej oraz obniżone krawężniki i poszerzona jezdnia. Choć oficjalnie remont jeszcze się nie zakończył, ponieważ brakuje oznakowania na ścieżce rowerowej oraz trwają ostatnie prace remontowe, są już pierwsi rowerzyści, którzy korzystają z nowej ścieżki. Dla Wiadomości Dnia Michalina Dąbrowska. Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Kolejne wydanie Wiadomości Dnia jutro o tej samej porze. Teraz zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia. W nocy przejściowe zachmurzenie, temperatura 14 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1005 hektopaskali. Dzień przeważnie słonecznie, temperatura 31 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1004 hektopaskale. W nocy zachmurzenie małe, temperatura 16 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1003 hektopaskale.